Witam wszystkich serdecznie. To jest dalszy. Dodamy ultrakondensatory do tego akumulatora. Przepraszam, ostatnio nie dałem na miary, co to jest. Teraz może być trochę więcej widać. Tak, to jest 330 tylko w EN-ie. 45 amperogodzin. Tak, 45 amperogodzin w 2.0 benzynie. To więcej mam w moim staruszku, raczej klasyku. Tu mamy odczyt na 5. Tu mi teraz pokazuje, że jesteśmy w 50% naładowania, więc będę musiał podładować. Ale niż zaczniemy coś robić i zanim całkowicie kable wytwardnieją, bo jest tak zimno, że już aż kable stwardły, więc będzie troszkę ciężko robić. Zróbmy sobie pomiar. Na słupkach. Żeby się wgryzło. 9 miliohmów przy 12,33. Okej. Wyłączymy sobie za chwilkę. I tak. Będzie zabawa, dlatego dałem sobie tutaj odczyt z BM6, bo prawdopodobnie któryś kabelek mi się rozłączy w ten sposób, że stracę odczyty. Teraz muszę pokombinować, jak to wcisnąć. Tak, nie wcisnę. Tutaj tak to zrobimy, tak i tak. Okay, tu będzie w miarę bezpiecznie, koło minusa, powinno być git. Dobra, jest koncepcja. Równolegle do całego tego montażu, co teraz robię, dorzucę, jak ładowałem te kondensatory, bo one stały też długi czas bez ładowania. I straciła mi się pamięć kondensatorów, bo można powiedzieć, że kondensatory też się formatuje. A mianowicie, jak długo postoją, to nie mają równych napięć na celach. Więc będzie taki filmik, jak robię co po kolei. Może komuś się przyda, jak będzie coś podobnego robił. No ale na razie sobie tutaj musimy to skręcić z powrotem wszystko. Też wrzucę zdjęcie, jak robię pomiar rezystancji wewnętrznej kondensatorów, bo też jest taki odczyt zrobiony. Ok, trzyma, klema trzyma, ale to już nie jest to samo co kiedyś. To znaczy, że można było całym autem poruszać za klemę. Musi być lżejsze, tańsze i no, chyba na tym skończymy. Lżejsze i tańsze. Teraz tutaj muszę, tak żeby mi całkowicie się pamięć z auta nie straciła. Damy sobie inaczej, tak. Żeby mi się całkowicie pamięć z auta nie straciła, to zróbmy tak. Najpierw to, później to i później nakrętka. Tylko teraz tak czystszą stroną do siebie. Choć w sumie to bym mógł wsadzić tutaj z tej strony. O, ok, będzie lepiej. I to sobie bardziej damy tak, tutaj, żeby nie wystawało. Tutaj pod maską nie ma za bardzo dużo miejsca. Nie chcę, żeby się coś tu podziało. No i co? Tylko montaż. To jest tylko etap. Za jakiś czas będzie kolejny test za pomocą Conwaya, żeby ocenić, czy udało się nam troszeczkę podbić prąd rozruchowy. Tutaj tak nie siedzi jak powinno. Muszę trochę odkręcić i wepchać do środka z powrotem.
więcej po prostu nie wyjdzie, ale próbowałem. Tak, jakby ktoś się pytał, czy kiedyś słupki czyściłem, tak, słupki czyściłem i odsiarczałem akumulator. Jak świeżo było po zakupie, jak powiedział mi poprzedni właściciel, że rzadko jeździł i trzeba raz na jakiś czas podładować, to jest taki znak, że trzeba coś zrobić. No i co, teoretycznie kondensatory mamy i praktycznie wsadzone. Przy wymianie filtra też nie powinno przeszkadzać. Przewody też są takie dość grubsze i dłuższe, żeby właśnie można było sobie coś zrobić. Dlatego lepiej zawsze zrobić sobie dłuższe niż za krótkie. Teraz zrobimy sobie retest z kondensatorami. Jak i co się zmieniło? O ile się coś zmieniło? No na pewno troszeczkę się poprawiło. Było 9, a jest 8. Napięcie ciutkę do góry, no bo kondensatory coś w sobie miały. Nie zmienia to faktu, że zaraz biorę ładowarkę i podpinam, żeby procesorówka sobie tutaj coś porobiła. Jest taki krótki odcinek. Na szczęście reszta narzędzi nie była potrzebna. Zobaczymy, co będzie się działo w następnym tym czasie. Robi się zimno, wraca zima. Więc w przyszłym tygodniu prawdopodobnie będzie jakiś rozruch auta. Wtedy też będzie pomiar z Conwaya. A na ten moment dziękuję. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć.